Niech mi ktoś powie, że jakiś na rynku mamy gier zastój i jest nudno i nic się nie dzieje. To będzie go można łatwo wyśmiać, bo mamy naprawdę bardzo ciekawe czasy. To, że tam może na gruncie tych takich gier klasy AAA, czyli z wysokiej półki, mamy totalne nudy, tak w temacie tych gier niezależnych, czy ja też w ogóle nie lubię tego tak dzielić, bo gry to gry i tyle. To, że ktoś za to bierze więcej kasy i mniej, to tylko jakoś tam świadczy o tym, jak bardziej jest nieporanny czy coś, nieporadny. Więc w każdym razie, gdzieniegdzie powstają produkcje naprawdę innowacyjne. Ta nie jest jakoś tak szczególnie pod względem konceptu, ale... No zresztą, przejdźmy do rzeczy. To jest coś, co nazywa się Starforge. I krótko mówiąc, można by go nazwać Minecraftem w kosmosie. I to z naciskiem na ten taki czynnik survivalowy. To znaczy, trafiamy na dziwną planetę. No i musimy przeżyć. To jest tyle, co mamy dostępne, bo gra, jak na mój hipsterski kanał przystało, jeszcze się nie ukazała. Znajduje się w wersji pre-alpha, czyli jeszcze... No to jak mamy wersję finalną, bliżej finalnej jest beta, jest wcześniej alpha, to alpha jest w ogóle nieposkładana do kupy. Nie wiadomo, co z niej wyrośnie. Nie można ocenić po tym buildzie, jaki może być produkt końcowy. No ale tak, o tej grze mówią teraz wszyscy, więc... Jeśli o niej nie słyszeliście, tym bardziej mi miło. Nazywam się Maciek Makuła i powiem wam, co tu się dzieje. Więc jak na takie wczesne wersje przystało, to, co mamy dostępne, to są jakieś wyrywki końcowego etapu produkcji. Więc jesteśmy takim oto Master Chiefem, czyli bohaterem Halo, który pokracznie chodzi. I to jest związane już jedną z tych funkcji tej gry, mianowicie proceduralnym generowaniem animacji. Tutaj postać ma się zachowywać dokładnie tak, jak... Znaczy no, będzie reagować z tym, co dzieje się pod jej stopami, natomiast nie jest to dzieło, animacja nie jest dziełem jakiejś tam grupy mimów, którzy wykonywali te ruchy wcześniej na sesji motion capture, czyli przechwytywania ruchu. No i powiedziałem, że jest to coś w stylu Minecrafta, więc świat tak samo możemy dowolnie modyfikować. Mamy kilka narzędzi, zacznijmy od tego mojego ulubionego, który pozwala nam strzelać. Nie działa jeszcze zdrowie, jak widzicie, amunicja, jakiś poziom 10, ma być levelowanie umiejętności, no, ambicje są duże i jak wiemy po Minecrafcie udaje się spełnić, więc to nie działa. Działa na przykład już pokładanie różnego rodzaju klocków. I mam chyba kilka rodzajów. Jest taki przyjemny interfejs, przywożący trochę na myśl ten z... Jak się ta słodziaczna produkcja nazywała? Z Dead Space'a. Jeśli tylko teraz nie... Znowu... Okej, wspamiętałem, jakimi klawiszami się kładzie. I mogę wam pokazać, jak się pokłada to wszystko. Co jest fajne, to to, że tutaj... te bryły się w sposób płynny łączą. To nie jest tak, że jak postawimy bryłę obok siebie, czy bryłę samotną i bryłę połączoną z inną, to będą no, po prostu dwie bryłki jakoś tak samo sklonowane. One tutaj zaczynają się, to zaraz zobaczycie... ładnie ze sobą splatać. O, te cegiełki, jak tu widać, przełażą przez te bryły. No, fajnie to wychodzi. No i to nie jest jedna z tych niewielu rzeczy, które możemy przetestować w tej alfie. Co najważniejsze, to nie jest ta alfa z gatunku tych, gdzie twórcy każą sobie płacić ciężkie pieniądze za testowanie. Możemy ją protestować za darmo. Wszystko znajdziecie w opisie. Jeśli oczywiście, jak mówię, nie wpadliście na to, bo cały internet po prostu wyrze od tego, co się dzieje. Więc kładziemy klocki. Możemy jeszcze zagłębiać się w teren. I to dosłownie oznacza, że możemy tutaj ingerować w jego kształt. I co najbardziej przyjemne, i to jest to, co odróżnia tę grę od Minecrafta, to to, że no, ten cały świat nie jest złożony z takich grubociosanych klocków. To wygląda naprawdę ładnie. Nie jest to w końcu Java czy Java. Mamy oświetlenie, będą oczywiście pory dnia. No, nie chcę tutaj konfabulować, bo nie zapoznawałem się dokładnie z zamierzeniami twórców. Widziałem tylko jeden filmik z ich bodajże autorstwa, gdzie chwalili się, że pojawią się takie cuda jak Nieskończony Świat. Możliwość budowania hen pod niebiosa i to w znaczeniu chyba nawet bez ograniczeń, tak napisali. I kopania do samego piekła. I to jest... Więc tak, pokazałem wam klocki, pokazałem wam karabin. Został taki fajny bajer, tego dawno nie widziałem w grach. Otóż możemy... jest silnik do ścinania drzew. Na razie to działa tak sobie. Nie ma ścinania, ale widać, że z tych drzew coś... no już nic nie wyrośnie.
To jest to, co mi tak naprawdę zajęło najwięcej czasu podczas zapoznawania się ze Starforgem. Mianowicie możliwość wyżynania całych populacji drzewek. O, wreszcie sobie po prostu poużywam. Jest takie płynne. W wersji finalnej, no jak mówię, nie chcę tutaj na razie wyrokować, czy tam właściwie zgadywać, co będzie, bo to się rozwija. Na autorzy mają duże ambicje. Ma być oczywiście zbieranie surowców i tak dalej i tym podobne. No i na koniec. Czegoś nie pominąłem. Jest ta kamera z zewnątrz, ten nasz śmieszny bohater, ten Master Chief taki w turbanie mechanicznym, tak to co ma na głowie śmiesznie wygląda. Animacja jest fajna, płynna. Ja podejrzewam, że fani minecraftowego parkouru tutaj znajdą, takiego oczywiście parkouru w znaczeniu, w wykonaniu gier, znajdą coś dla siebie. W ogóle sprawdźmy w końcu, albo sprawdzę, czy teren jest nieograniczony. Wybiegając za ten obszar, to jest alfa, autorzy zapowiadają, że będzie nieograniczony, a czy już jest? Czas sprawdzić. Czy po prostu będzie jeden wielki krater i zaraz wszystko się zawiesi, a mój materiał weźmie w łeb. Nie, jest, widać jakaś końcówka. Koniec świata. Na razie tyle, więc nie ma co narzekać. A we wszystkim można oczywiście wiercić. Przewiercać wzrokiem, zakopywać, tworzyć jaskinie i tak dalej i tym podobne. No, więc ja najbardziej w Minecraftie lubiłem, bo ta gra jest genialna przez to, że ona ma taką strasznie przykrą społeczność, nie? Bo to są, no, wiecie do czego zmierzam. Jednak ja Minecrafta lubię, w ogóle jakaś jaskinia tam jest. I mi w Minecrafcie podobało się to, że tam jest możliwość zabawy z... właśnie ten survival najbardziej mi się podobał. Znam osoby, które strasznie jakoś nienawidzą tego survivalu i uważają, że to jest tylko klocki Lego. Znaczy kij im w oko, nie? Bo jak powiedziałem, to, że nie podoba im się survival, to nie znaczy, że według nich Minecraft nadaje się tylko do tego. Mi się najbardziej właśnie podobało to przeżycie. No i na to na razie, z tego co wiem, będzie stawiał właśnie Starforge. I są tu już takie elementy tego. Możemy mianowicie stawiać jakieś proste instalacje obronne. To i to przypomina Tower Defense. Jest wieżyczka, jest taki młot, który wali w poziomie. Młot, który wali, o właśnie, w ten sposób w pionie. A niech w niego wejdę. To będzie boleć. O, i właśnie kiedy pojawiają się wieżyczki, pojawiają się też bestie. Bohater słodko zrywa. No chodź tutaj. Rozmycie jest hardkorowe, ale to nic. Okej, okay, jest takie hydralicki śmieszne mnie atakują. Przepraszam za te ściny, to jest związane z tym, że tutaj mam problemy ze zgrywaniem z tej gry. Ale to jest alfa, więc nie ma co się bulwersować. Co jest pod następnym z tych bajerów? A mod pionowy. I o, popis oświetlenia. Taki szperacz wielki policyjny. To nawet większy niż policyjny. No i w sumie co, nie mam tutaj, nie będę tutaj jakoś rozważał nad tym, czego nie ma, co będzie. Materiał o filo zachowaniu, no, nie przepadam za nimi. Jeszcze raz tylko dam sobie przywalić w tym młotem, bo to jest takie pocieszne. O, nóżki chodzą. Proszę, jak ładnie wstał. Nie jest to jeszcze silnik, animacja rodem z Overgrowtha, ale no, pre-alpha. Takie są jej prawa. W każdym razie. Ogólne przesłanie tego materiału jest takie jak zawsze u mnie. Ściągnijcie sami, bo tutaj można bez problemów. Zbadajcie. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Jak światło zachowuje się w kontakcie z młotami? Czy są już oświetlane elegancko? No szpyraczu, rzuć troszeczkę światła na to. Chcę zobaczyć ładnie rozchodzące się cienie. Bo wygląda to ładnie, czyż nie? I tam młot. Nie, działa wszystko. Koniecznie też sprawdźcie, dam tam linka do strony, na stronie możecie znaleźć filmiki autorów, które pokazują dużo bardziej zaawansowaną fazę gry, czy właściwie jej rozwoju, gdzie mamy jakiś taki obóz sympatyczny i próbujemy go bronić. Ja tu jeszcze powciskam parę tych klocków, jeśli coś mam tam. Hopa, klockowanie jest tutaj. To są jakieś rodzaje drewnianych zabawek i zobaczmy, co powstanie. O! No, minecraftowo, krótko mówiąc. Domek sobie można zrobić, tak zwany szałas z drabinkami. Fajnie się to zbija. To wygląda mi wszystko tak lepiej niż gdzie indziej. Dobra, by was nie zanudzić.
bo to najlepiej, takie produkcje sprawdza się samemu. Sprawdźcie, dajcie znać, co sądzicie. Moim zdaniem, no i zdaniem miliardów internautów, którzy szaleją z tą produkcją, może się z tego narodzić coś ciekawego. A póki co miłego piątku, pamiętajcie, że dzisiaj premiera Maxa Payne'a trójki. Mam nadzieję, że uda mi się go załatwić na wieczór. No, tyle. Miłego weekendu, cześć.